serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Ale tym razem będą to pstryki z etyki dla dojrzałych od 16 do 116 lat. Jako, że dojrzali nie mają wakacji, tak. Jest to, wydało nam się, dobrym czasem, abyśmy zajęli się elementami etyki i filozofii dla troszeczkę starszych. Będziemy zatem co dwa tygodnie razem z Wami rozważali problemy raz etyczne, drugi raz filozoficzne. Dlaczego filozoficzne? Filozoficzne dlatego, że etyka, będąc dziedziną filozofii, jest dosyć zawężoną, ma dosyć zawężony obszar. I teraz, kiedy my rozmawiamy sobie o etyce, to musimy się troszeczkę hamować, żeby nie wskakiwać na dyskusję natury filozoficznej w szerszym kontekście. Tu będziemy rozbudowywać. A tutaj wreszcie będziemy mogli porozmawiać sobie o problemach, z których wypływają pewne problemy etyczne w sposób troszeczkę szerszy, tak? I to, powiedzmy, zgodny z tym, czym się zajmujemy, bo oprócz etyki zajmujemy się, czy przede wszystkim zajmujemy się filozofią, a etyka jest szczegółową dziedziną filozofii. My tu trochę przekornie nazwaliśmy ten element filozoficzny, do czego przydają nam się filozofowie. Dlatego, że jeżeli rozmawiamy o czymś, proponujemy coś komuś, jakąś wiedzę, to zawsze pojawia się pytanie, czy ostatnio pojawia się pytanie, do czego mi się to przyda? Zawsze to samo. Do czego mi się to w życiu przyda? Po co mam to robić? Po co mam to robić w tym nożem? Tak, tak. No więc po to, żeby zrobić zakupy i nie zostać oszukany. Po co jest mi język angielski? Żeby móc podróżować. My chcielibyśmy udowodnić tymi odcinkami, że filozofia, ale i przede wszystkim filozofowie, bez względu na to, czy to był VI wiek przed naszą erą, czy parę lat temu, przydają nam się niesamowicie do wielu rzeczy i to będziemy pokazywać w tych odcinkach. Chcesz powiedzieć, że starożytni filozofowie, którzy nie mieli pojęcia o internecie i lotach na Księżyc, mogą być dziś do czegoś nam potrzebni. Zdecydowanie tak. I my to udowodnimy. Ale zanim udowodnimy to, do czego nam się przydają poszczególni filozofowie, to ja bym filozoficznie już rozważył, czym jest ten filozof. Kim jest ten filozof? Tak, tak. No bo my mamy taką wizję filozofa. I wydaje mi się, że on jest dość stereotypowy, ale mamy go. To przecież ktoś taki z brodą, musi mieć brodę. Co to za filozof? Może do tego mamy ja trochę, a ty dużo więcej brody. Co jeszcze musi mieć? Albo jaki jest stereotypowy filozof? Musi mieć taki płaszcz biały, dziura. Tak, tak, tak. Musi chodzić bardzo powoli, rozglądać się i najlepiej... Z namysłem. Tak, i jeszcze najlepiej, gdyby się rozglądał raczej do góry niż na dół. Bo to nie byłby taki filozof, który... Chyba, że rozglądałby się obserwując coś tam w głębi ziemi. Ale w gruncie rzeczy to jest coś, to rozgląda się i nie baczy na to, co się dzieje wokoło. No i taka wizja filozofa... Musi mieć jeszcze fajkę, przepraszam, że cię przerwę. Co to za filozof bez fajki? Taka wizja filozofa gdzieś pojawiała się już w starożytności, bo przecież znamy opowieść o Talesie, który patrząc z gwiazdy wpadł do studni, czym wzbudził powszechną radość jego swoich służących. Ale i to on pierwszy rozpoczął w zasadzie ten nasz cykl, bo to on udowodnił, że filozofia się do czegoś przydaje. Bo praktycznie. To on rozpoczął nasz cykl. Tales z Miletu. O Talesie pewnie będziemy sobie jeszcze rozmawiać, dlatego że będziemy chcieli zajmować się poszczególnymi filozofami w kolejnych odcinkach. Chyba w chronologicznym ujęciu, bo to jest jakby narzuca się samo. I pokazywać Wam, czy proponować Wam przyjrzenie się im w taki sposób, żeby wyciągnąć dla siebie jakąś przydatną, może niekoniecznie naukę, ale coś przydatnego, coś co może mi pomóc, może mi się przydać, może zaprocentować w jakiś sposób, może się okazać dla mnie ważne.
Oczywiście dzisiaj pragmatyzm jest bardzo modny, szalenie modny, a zatem idąc tą modną drogą, chcemy pokazać, że i filozofowie znakomicie się wpisują w ten obszar pragmatyczny i nie są tylko i wyłącznie teorią, teoretyczni, ale potrafią też być bardzo przydatni. Ale zanim do tego dojdziemy, ja bym jeszcze rozważył jeden element, który jest szalenie istotny. Jaka jest różnica? Bo ona jest ciągle gdzieś dla wielu, może dla wielu niejasna. Jaka jest różnica między filozofem, mędrcem, a naukowcem? To są osoby, które w zasadzie grają do tej samej bramki. Nawet wydaje mi się, że gdyby zrobić sondę uliczną, to wydaje mi się, że wiele osób odpowiedziało, że filozof i mędrzec to są tożsame osoby. Ale gdybyśmy się temu przyjrzeli bliżej, to wydaje się, że są to osoby całkowicie od siebie odmienne. Tak. Kim jest mędrzec? Wydaje mi się, że mędrzec to jest ktoś, kto wie. Ktoś, kto jest mądry, ktoś, kto wie. No oczywiście, no trudno byłoby być mędrcem, który by nie wiedział. No to nie byłby mędrcem. To jest ktoś taki, kto przebywa sobie w jakimś tam miejscu, nie powiem w pustelni, ale o, w miejscu osobnienia, idealny mędrzec. I teraz przychodzą do niego różni ludzie. Do niego muszą przychodzić ludzie. No tak. Tak, do mędrca przychodzą ludzie. Do mędrca się chodzą. Tak. Więc przychodzą poradę. Przychodzą do niego różni ludzie, którzy niekoniecznie, bo teraz jeżeli ten mędrzec jest mędrcem dużego kalibru, tak, to mogą do niego przybywać z zagranicy, ze środowisk, o których on nie ma żadnego w zasadzie, czy nie powinien mieć żadnego pojęcia, z jakimiś problemami i on jest w stanie odpowiedzieć w sposób zwięzły, może troszeczkę metaforyczny, niezrozumiały, ale jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. On nie mówi nam, nie mówi temu, kto do niego przyjdzie, niech pan wróci za pół roku, ja mam tu parę książek, przeczytam, to panu powiem. On odpowiada od razu. On to wie. Skądś to wie. Chmury płyną, trawa rośnie, a ja siedzę. Tak. I to jest zaskakujące, bo w jakiś sposób wpasowuje się w mój problem. Ja już znam rozwiązanie, bo w gruncie rzeczy mędrzec trochę nam pokazuje, że nasze rozwiązania są w nas w jakiś sposób. Są w naszym zasięgu, tak? Bo skoro potrafimy sformułować pytanie, no to w jakiś sposób to już świadczy o tym, że my w tej materii potrafimy operować. A skoro potrafimy sformułować pytanie, czyli ująć tę materię w jakiś sposób, no to rozwiązanie też gdzieś w naszym zasięgu jest. Zatem... I mędrzec to widzi. W takim razie, jaka jest różnica między mędrcem a filozofem? No, chyba taka, że żaden filozof od starożytności nie powie, że wie. Mhm. Natomiast mędrzec z natury wie. Co prawda, mędrzec też może się nie przychylać do tego, że wie, może też mówić, że nie wie. Chociaż potrafi odpowiedzieć na każde pytanie w zasadzie. Tak? Natomiast filozof nie. Filozof jest kimś, kto jak już od Sokratesa wiemy, wie, że nie wie bardziej niż wie, że wie. I tutaj jest też bardzo istotna sama definicja filozofii, czyli kto jest ktoś, filosofos, czyli ktoś, kto umiłował mądrość. I to nie posiadł ją. Nie posiadł jej, bo mędrzec posiada mądrość, a filozof ją tylko umiłował. Umiłował, a zatem ją uwielbia, kocha, dąży do niej, dąży do prawdy w jakiś tam też sposób, ale ma tą świadomość, że chyba nie jest w stanie tego jej zdobyć. No, kto wie, czy nawet jeżeli ja zdobywam coś, to nie jest to coś, co kocham, ponieważ jeżeli coś kocham, to do tego zmierzam, do tego dążę. To jest gdzieś bardzo daleko, gdzieś, nie powiem, że w idei, ale gdzieś bardzo daleko ode mnie. Teraz w momencie, kiedy ja to posiadam, tak, to bardzo często okazuje się, że to nie jest to, co kocham. Mhm. Bo jeżeli coś kocham, do tego zmierzam. Gdzieś to jest, to musi umykać. Bo jeśli zatrzymam, to ja w taki w pewien sposób zostaję razem z tym czymś, a to... Zamykam to. Tak, a to coś i tak dalej idzie, a nam się wydaje, że to, co złapaliśmy, to jest właśnie ta prawda. Czy też to poznanie. A w rzeczywistości to już dawno umknęło. Zatem filozof prawdziwy, filozof ma tą świadomość, że nigdy nie jest w stanie
złapać jej, utrzymać tej filozofii, tej mądrości. On ciągle, to jest wędrówka. No bo teraz, jeżeli kocham prędkość, jeżeli ktoś kocha prędkość, to czy może powiedzieć, że posiadł tą prędkość? No nie, bo za każdym razem zawsze można dołożyć te 10 km, można dołożyć 30. No przede wszystkim być w prędkości. Tak, i teraz, kiedy powiem, że ja już tę prędkość mam, no to nie mogę powiedzieć, że nie wiem, że ją kocham, tak? No tak? Ja ją posiadam. Zresztą podobnie chyba jest też z osobami, tak? Jeżeli kocham jakąś osobę, to uznanie, że to jest moja osoba, czy że ja ją posiadam na własność, najprawdopodobniej zniweczy miłość. Na dodatek jest to pewne uprzedmiotowienie tego czegoś. Lub kogoś. I tutaj my mamy świadomość tego, że osoba nie może być przedmiotem, choć może być przedmiotem mojego postrzegania. I w tym momencie my ją zatrzymujemy, a ona sobie dalej rozwija się, zmienia. A my ją już uchwyciliśmy, więc po trosze straciliśmy. Filozof zatem jest, już wiemy, kimś, kto jest w ciągłej podróży. Kto kocha mądrość, ale wie, że musi ciągle do niej dążyć i zmieniać się również razem w trakcie tej podróży. Czyli musi ciągle poznawać. Tak. To całkiem tak samo jak naukowiec. Mhm. Czy zatem filozof jest naukowcem? Czy kimś podobnym do naukowca? Czy filozof musi poznawać? Bo to jest też, użyłeś słowa poznawać. Ja bym tutaj się zastanowił. Jeżeli ja gdzieś poszukuję mądrości, tak? Czyli muszę mieć jakiś materiał do analizy. Możesz poszukiwać, ale niekoniecznie poznawać. No, chociaż to narzędzie jest nam tylko przydatne. Tylko, że filozofia, no, poznanie filozofii odgrywa dosyć dużą rolę, chyba że mówimy o działach filozofii, które jakby, no, chociażby metafizyki, gdzie jakby z tym poznaniem to jest trudno. Czekaj, bo może właśnie tutaj jest ten dobry trop. Naukowiec jest właśnie niewątpliwie tą osobą, która poznaje. Na bazie materii, empirii, doświadczeń, obliczeń. To może być a prioryczne poznanie, ale ono musi być konkretne. Tak? Albo musi być wyliczalne, albo musi być doświadczalne, tak. Powtarzalne, falsyfikowalne. Musi spełniać któryś z tych warunków, i zobaczcie, je wszystkie. Zobaczcie, on jeszcze musi poznać, a zatem trochę wydrzeć tej naturze, temu światu tajemnice. Naukowiec jest tym, który wydziera, czyli poznaje tajemnice tego świata. To była taka ładna wersja bycia Poza naukowcem. Tym nauka musi w czasie określonym, stosunkowo krótkim, mieć pozytywne rezultaty. Decydowanie tak. Jeżeli pojawia się gałąź nauki, albo jeżeli weźmiemy sobie jakąkolwiek gałąź nauki, na przykład astrofizykę, to oczywistym jest, że w ciągu życia jednego profesora, czy też kariery zawodowej jednego profesora, niech to będzie lat 30, 40 czy 50, ta astrofizyka musi mieć pewne osiągnięcia, pewne dokonania. Ta nauka musi sobie jak gdyby zawłaszczać pewne obszary, zatrzymywać, tak, którą się zajmuje. No bo czy to będzie botanika, czy to będzie astrofizyka, czy to będzie matematyka, czy to będzie jakakolwiek inna dziedzina nauki szczegółowej, ta nauka musi mieć pozytywne wyniki, musi sobie pewien obszar zdobywać. No, zgadzam się z tobą, bo cóż to byłby za naukowiec, który zapytany, czym się zajmujesz? No, zajmuję się astrofizyką. A co tam w tej astrofizyce odkryto? No, na razie jeszcze nic nie odkryto, ale liczymy, badamy, coś kiedyś odkryjemy. Myślę, że taka katedra upadłaby w dekadę. Tak, to musi być baza już teorii, które są potwierdzone a to doświadczalnie, a to wyliczalnie, i to jest wstęp do dalszych badań w nauce. Jakby to jak w wielkim zderzaczu. Co tam w tym zderzaczu się dzieje? No nic, puszczamy sobie te hadrony, na razie obserwujemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Mm-hmm. No, byłoby to niemożliwe, tak? Tak. To musi być pewne teoretyczne, dziś tak się to odbywa najczęściej, pewne teoretyczne założenie, które jest doświadczalnie sprawdzone i w którymś kierunku idzie, można o tym napisać dysertację, książkę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast filozofia jest taką przedziwną dziedziną, no, nawet nie wiem, czy mogę użyć słowa nauki,
No ja bym tutaj... Bo są osoby, które twierdzą, że filozofia nauką nie jest. A zgadzam się z tym absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że filozofia nie odpowiedziała sobie na szereg pytań, które zostały zadane 2,5 tysiąca lat temu. I teraz jako dziedzina nauki czy poznania nie ma z tym większego problemu. To znaczy, no, wielu filozofów ciągle poszukuje, ale jakby to, że nie ma odpowiedzi, nie powoduje, że ta nauka ma zostać, nie wiem, zamknięta, skreślona. Zdeprecjonowana. Tak. Są pytania, na które odpowiedzi jeszcze nie mamy. Minęło dopiero 2,5 tysiąca lat. Szukamy dalej. Dlatego ja wolałbym chyba stwierdzenie, że jest pewną uprawą. Często się mówi, co robisz? Uprawiam filozofię. To jest bardzo trafne stwierdzenie. Uprawiam filozofię, a zatem jestem razem z tymi uprawami, razem z nimi wzrastam. Obserwuję, co tam się wydarza, tak, co nam doglądam, co zakwitnie. Tak, jednocześnie nawożę, ciągle jestem obecny w tym, bo kiedy przestaję być w tym obecny, to w którymś momencie znika, gdzieś się rozrasta, przestajemy nad tym panować. Zatem jest to pewien rodzaj uprawy, którą filozof cały czas musi realizować. Jest w ciągłej podróży. Poza tym jest jeszcze jedna taka, wydaje mi się, cecha filozofa, mianowicie taka, że on jest osobą ciekawską, nawet nie, wiem, że często używasz tego określenia, nawet nie ciekawą, ale ciekawską. Tak. Kimś, kto zadaje mnóstwo pytań i to pytań, które są w zasadzie z różnych dziedzin. Tak? To może być pytanie o coś z dziedziny naukowej, o coś z dziedziny społecznej, o coś z dziedziny religijnej, każdej możliwej. I teraz filozofia ma na tyle szerokie spektrum zainteresowań, że jest to i przyroda, i człowiek, i kosmos, społeczeństwo, i dusza, i umysł, i Bóg. I teraz jakby no, to powoduje, że różni filozofowie oczywiście zajmują się, są pewne specjalizacje, ktoś zajmuje się metafizyką, ktoś zajmuje się filozofię nauki, ktoś jeszcze inną dziedzinę, chociażby etykę, tak? I skupia się na niej. Niemniej jednak filozof jest to raczej kimś, kto bardzo łatwo wpada w taką pułapkę zadawania pytań z innych dziedzin niż tymi, którymi się zajmuje. Łatwo przeskakuje. Natomiast nie wyobrażam sobie konsekwentnego filozofa, konsekwentnego fizyka kwantowego, który nagle zajmowałby się socjologią. Tak? Czy jakąś dziedziną... Kto wie, może to jest... Może to jest rozwiązanie zagadek kwantowych. Tak. Ja sobie myślę, że to jest dobra droga, którą pokazałeś. Przede wszystkim filozof jest tym kimś, kto chce poznać wszystko i całość. I tu właśnie słowo zgodnie poznać... Zgodnie z definicją słownika nawet. Nie odpowiada mi to słowo poznać. Wydaje się, że chyba lepsze byłoby zrozumieć. No bo, no tak, czy można poznać wszystko? No właśnie, dokładnie to wynika z tego. Nie da się poznać wszystkiego, ale da się zrozumieć. Rozumieć całość, mechanizmy rządzące, sensy, znaczenia. I tutaj jest obszar, na którym fantastycznie daje sobie radę filozof. Chciałbym przyjrzeć głowę, że powiedzieć, że można poznać fizykę kwantową, ale nie można. Można zrozumieć fizykę kwantową, też chyba nie można. Ale można się starać. I teraz wydaje się, dlatego często ta fizyka kwantowa gdzieś obok filozofii się pojawia, bo ona dzisiaj ma bardzo podobne problemy. Zresztą świetnie współpracują ze sobą filozofowie, fizycy, psychologowie. To jest gdzieś ze sobą łączące kierunki. I to jest to, co powiedziałeś, jest bardzo, myślę, ważne. Wielokrotnie w historii nauki było tak, że naukowcy, uznając, że poradzą sobie z pewnymi problemami natury, nie wiem, matematycznej, czy fizycznej, czy jakiejkolwiek innej, zajmują się pewnymi obliczeniami, pewnymi badaniami i dochodzą do sytuacji, w której ich narzędzia przestają działać, przestają być przydatne. I wiele było takich przykładów, że ci
te umysły ścisłe, które są skupione na konkretnym problemie, kiedy dochodzą do ściany, jedynym rozwiązaniem, czy jedyną próbą rozwiązania jest właśnie filozofia, czyli jakby takie próba takiego spojrzenia pozaprzedmiotowego wręcz na dany problem. Z drugiej zaś strony filozof jest kimś, kto ciągle musi falsyfikować swoje teorie, swoje pomysły. To jest ktoś, kto jak z samej definicji jest tym miłośnikiem mądrości, on ciągle musi sprawdzać, czy przypadkiem nie utknął gdzieś. On to jest ciągły, samo sprawdzający się proces. Muszę sprawdzać, czy nie utknąłem już gdzieś. Czy nie polubiłem tak bardzo jakiejś teorii, że przymykam oczy na pewne uchybienia, niedostatki. Nie słyszę, co się dzieje w ogóle. Tak, skupiam się na jednej rzeczy i wtedy zostaję naukowcem. Żebyśmy też nie deprecjonowali naukowców. Naukowiec jest kimś, kto jest po prostu skupiony na pewnym elemencie i chce wyrwać... Dzięki temu ma osiągnięcia. Filozof nie skupia się. Nie ma żadnych osiągnięć, to zdecydowanie tak. Ale on uprawia tylko tą filozofię, więc może sobie tych osiągnięć... Uprawia się i obserwuje. Może mieć owoce. Tak, ale uprawa kojarzy mi się, bo teraz sama uprawa... Jeżeli uprawiam coś, to ja przyglądam się temu, co się wydarza. Tak? Nie jestem następny tylko na zebranie owoców, reszta mnie nie interesuje. Uprawiając, przychodzę, patrzę, staram się zrozumieć, co tam się dzieje. I oczywiście też poznać, bo przecież będąc filozofem nie możemy, będąc filozofami, nie możemy stwierdzić, ale to dobrze, my z poznania nic nie chcemy, z teorii, z doświadczeń, to nie. My tylko będziemy rozumowo dochodzić do czegoś. Nie. Filozof jest tym, który bierze pod uwagę wszystkie te elementy, ale istotą jest zamknięcie tego w całości, zrozumienie tych znaczeń, sensów. To w zasadzie od starożytności było, tylko wtedy wydawało się to na tyle blisko, że wystarczyło, wydawało się filozofom, że trzeba tylko wyciągnąć rękę i będzie wiadomo, jak zbudowana jest rzeczywistość. Czasem, z upływem wieków, okazywało się, że jest to coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane. Natomiast wydaje się, że taka, może nie definicja, ale taka próba opisania tego, czym zajmuje się filozof, już miała miejsce w starożytności. Wydaje się, że Pitagoras opowiadał o filozofii jako o kimś, kto jest na igrzysku. To pierwsze sformułowanie samej definicji filozofii. Tak. Czyli to jest filozof jest to ktoś, kto jest na igrzyskach? Tak, według Pitagorasa filozof jest kimś, kto przychodzi na igrzyska. Tak. Ale po co tam przychodzi? No właśnie, bo mamy różne grupy przychodzące na igrzyska. Moglibyśmy to spokojnie dzisiaj przerobić troszeczkę na imprezę masową albo mistrzostwa na świata. Na przykład. Piłce nożnej. Bo tam najwięcej pieniędzy się wydaje, więc zróbmy to po prostu mistrzostwo świata. Na mecz mistrzostw świata w piłce nożnej. No nie wiem, półfinałowe. W pierwszej kolejności przychodzą tam gracze. No tak, są głównymi aktorami. Tak. I jakby ich rola w tym całym spektaklu jest jasna. Oni mają rozegrać pewien mecz, przygotowują się do niego przez całe swoje życie. Tak? No, jeżeli ktoś gra w półfinale czy w finale Mistrzostw Świata, no to jest dla niego życiowa rzecz. Więc oni, jakby ich rola jest oczywista, jasna. Skupiają się tylko i wyłącznie na rozgrywce. Na rozgrywce, która jest rywalizacją. A zatem zobaczcie, jest na świecie na pewno sporo ludzi, zresztą każdy z nas ma sobie ten element gracza, który jest graczem, który chce wygrać, który chce rywalizować. Niektórzy mają tego więcej w sobie i powiedzmy, że to jest ich celem najważniejszym. Grać, rywalizować, walczyć. No i to oczywiście niesie z sobą szereg konsekwencji, tak? Jeżeli bardzo, bardzo, bardzo chcę wygrać, to mogę sobie pozwolić czy na grę na pograniczu faulu, tak? Czy na grę nie fair gdzieś. Tak. Liczy się wygrany. Tak? Pozostawmy tych graczy, wiemy na pewno, że wiemy po co tam przyszli. Rzecz jasna, oprócz tych, którzy grają, muszą być ci, którzy oglądają. Kibicują. Zapłacili za bilety. Tak. W zasadzie nic innego się dla nich nie liczy. Liczy się widowisko. Tak, tak, tak. Im lepsze miejsca, tym droższe bilety, ale to nie ma znaczenia, bo lepszy widok, tak? Przyszliśmy po to, żeby kibicować, identyfikować się z moją drużyną, wspierać, współtworzyć ten spektakl. Lubicie widowiska? Często tak jest, że każdy z nas jest wplątany w jakieś widowiska. A to kibicujemy temu,
temu, tej partii. To jest taka rozgrywka, w której my lubimy być. Są takie osoby, które w zasadzie całe życie spędzają na kibicowaniu. No i to uczucie, kiedy moja drużyna wygrywa, kiedy ja wygrywam razem z nią, kiedy tamci przegrywają, są gorsi, tak? Muszą odejść ze spuszczoną głową, a ja wracam szczęśliwy. Czyli mamy tutaj drugą grupę tych, którzy oglądają widowisko, którzy razem współtworzą ten spektakl. I teraz w zasadzie ktoś powiedziałby, no i na tym koniec, tak? Mamy widowisko, są gracze, są kibice. Ale poczekaj, jeszcze musimy mieć całe zaplecze gospodarcze. Na tym się nie kończy, bo przecież ani jedni, ani drudzy nie dostrzegają, że gdzieś obok jest człowiek, który nie przyszedł tam ani grać, ani kibicować, choć być może potrafiłby zagrać albo chciałby pokibicować, ale nie po to tam się zjawił. On się zjawił po to, żeby sprzedawać hot dogi. Tak. To jest jego rola w tym całym spektaklu. Żeby zarobić. Tak, on tam pracuje. Nie wiem, jest w ochronie, jest w kasie biletowej siedzi, jest kierowcą, spełnia mnóstwo różnych funkcji, znajduje się w tym samym miejscu, ale ani nie gra, ani nie kibicuje. Czyli upraszczając, mamy następną grupę ludzi, którzy żyją, którzy funkcjonują, zarabiają, żeby zarobić, żeby zyskać. To jest dla nich praca. Tak. Może nawet się zdarzyć, ciekawe, czy wielu kibiców się nad tym zastanawiało. Może się nawet zdarzyć, że ktoś, kto pracuje w pewnym miejscu, tak, nie wie, jaki jest wynik. Może nawet nie wie, kto z tym gra. To nie ma znaczenia, on jest w pracy. Tak. A za tydzień pewnie będzie znowu w pracy. To mamy jeszcze jedną grupę, żeby to nie rozbudowywać, bo to jest metafora, zobaczcie, która mogłaby jeszcze, moglibyśmy pociągnąć. Trenerzy, grupy lekarzy, to jeszcze jest... Kieszonkowcy. Otóż właśnie. Kieszonkowcy, sprzedawcy hot dogów. To jest metafora bardzo szeroka, więc zacieśnijmy ją do ostatniej grupy, którą wskazał Pitagoras, czyli do filozofów. Czyli filozof to jest ktoś taki, który jest na meczu. Na pewno nie gra w nim, na pewno nie handluje, ani nie sprzedaje, ani nie zyskuje. Nie zarabia na tym. Tak, ale na pewno siedzi wśród kibiców. Musi tam siedzieć. I kibicuje. Właśnie nie kibicuje. On jakby siedzi trochę z boku. On jest trochę... żeby nie kibicować, musi być kibicem, ale wykracza poza kibicowanie. On jest obserwatorem, ale nie obserwatorem kibicem, który patrzy przez 90 minut na murawę, tylko jest obserwatorem, który widzi oprócz murawy, widzi jeszcze kibiców, widzi sprzedawcę hot dogów, widzi trenera, widzi kogoś, kto jest ochroniarzem, widzi ratownika medycznego, który nudzi się opierając się o drzwi ambulansu, bo jest w pracy. Widzi to wszystko, czego nie widzą poszczególni uczestnicy tego widowiska. Na dodatek, obserwując już nie sam wynik, czyli emocje go tak bardzo nie wiążą w tej obserwacji, jemu rodzą się ciekawe pytania w głowie. Na przykład pytanie, dlaczego piłkarze mają getry tylko do kolana, a nie za kolano? Albo dlaczego po drugiej połowie wszyscy zmieniają koszulki na świeże? Przecież i tak za chwilę je ubrudzą. Mnie nurtuje zawsze jedno pytanie, jeśli chodzi o mecz piłkarski i rozmawiałem już z wieloma piłkarzami. No, pojawiły się odpowiedzi, ale żadna z nich jakoś w 100% mnie nie satysfakcjonowała. Mianowicie od zawsze, chyba wręcz od dziecka nurtuje mnie pytanie, dlaczego piłkarze plują? Właśnie. I to są pewne pytania, które dzięki temu, że możemy obserwować, dużo więcej widzieć, powodują, że właśnie staliśmy się filozofami. Ale żeby tak łatwo nie było, mamy pewną metaforę, ona jest bardzo... Profilozoficzna. Profilozoficzna, a z drugiej strony też potrafi nas... Pokazuje filozofów jako jakichś takich ludzi, którzy widzą więcej, tak? Którzy są tam bardziej świadomi. Ale to nie jest tak, że filozof to jest ktoś, kto jest, żebyśmy się dobrze zrozumieli, lepszy niż... Ja bym powiedział, że to postać tragiczna. Że to jest raczej ktoś, kto jest, i to jeszcze na dodatek nie wybrał często sobie tej drogi, tylko został do niej w jakiś sposób skierowany, ale w jakiś sposób przymuszony. Jest to postać tragiczna. Ktoś, kto nie może mieć czego kocha. Nie może grać, nie może kibicować, tak. Zawsze jest gdzieś...
pomiędzy, tak. Zawsze jest gdzieś wyrzucony poza pewien nurt. Jest tak? Pewnym outsiderem tej całej grupy. Nie może być tej społeczności do końca, bo inaczej utraci to coś, co jest jego istotą. Jest kimś trochę kulejącym, trochę spóźniającym się za całą grupą, która idzie z przodu. Trochę idzie z tyłu, więc jest trochę tragiczną postacią. Zawsze jest człowiekiem, który zada dziwne pytanie, tak. Ale nikomu nie przyjdzie do głowy. Tak jak powiedział pan profesor Leszek Kowakowski, to jest pewien rodzaj błazna. Kogoś, kto musi trochę grać, trochę drwić, trochę być, śmiać się z siebie, ale jednocześnie tym wszystkim pokazywać innym drogę. Czyli jest to pewien rodzaj takiego rozedrgania. Z drugiej strony jest to pewien rodzaj, jak powiedział Deleuze w przepięknym eseju o Nietzschem, że filozof jest kimś pomiędzy byciem artystą a lekarzem. Artystą, czyli kimś, kto widzi ciągle na nowo, który potrafi mieć entuzjazm w sobie. Co to za artysta, który nie ma tego entuzjazmu, tej iskry? W dodatku... Gdybyśmy przyjrzeli się filozofom, a będziemy starali się to robić, tak. Filozofom na przestrzeni dziejów, to będziemy mieli wśród nich świętych i będziemy mieli wśród nich przeklętych. To tak. są wizjonerzy, mistycy, szaleńcy. Ten przekrój jest niesamowity. Ale też i zrównoważeni racjonaliści, krytycy, politycy, którzy potrafią to w praktykę, w całą filozofię zamknąć. Wręcz urzędnicy, którzy zajmują się filozofią i potrafią to tak. Świetnie... To, oczywiście artystą, ale z drugiej strony jeszcze bym tą drugą część, czyli lekarzem. Trochę lekarzem siebie, który ciągle siebie obserwuje i jak wiecie, ciągle musi podążać i być w tej podróży i uprawiać. To z drugiej strony lekarzem trochę innych. Takim kimś, kto siądzie i wysłucha, bo przecież filozof musi być tym, kto słyszy, słucha i słyszy. Kto rozumie, kto potrafi porozmawiać z kimś drugim i okazuje się, że ta rozmowa ma swoje terapeutyczne walory i znaczenie. Czyli filozofia jest rodzajem terapii, może być. Może być terapii. A zatem Deleuze mówiąc o tym, że filozof to ktoś, kto jest pomiędzy byciem artystą a lekarzem, bardzo mi się podoba ta wizja bycia filozofem, jest gdzieś, moim zdaniem, bardzo trafnie pokazuje tego filozofa. A zatem zobaczcie, czy udało nam się uchwycić filozofa? Chyba nie, bo to jest istotą tego, gdybyśmy go uchwycili, no to właśnie byłoby stało się to, co chcielibyśmy wam powiedzieć. Ale choć z drugiej strony pokazaliśmy wątki, pokazaliśmy pewne elementy, no i chcieliśmy wyprowadzić tego naszego filozofa z tego stereotypu człowieka z brodą oraz w rozciągniętym swetrze lub swajką, bo niekoniecznie tak jest. Chcemy wręcz pokazać wam, że kiedy sięgniemy po jakiegoś filozofa, to on nam się po prostu przyda. Wielu różnych filozofów do wielu różnych rzeczy nam się przydaje. I to jest moim zdaniem jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w filozofii, że filozofia zajmuje się bardzo różnymi problemami, ma bardzo różne rozwiązania tych problemów, które mogą być z sobą sprzeczne i nie powoduje to rozsadzenia tej dziedziny od wewnątrz. Tak? Możemy sobie z tymi sprzecznościami, z tymi alternatywnymi rozwiązaniami pewnych problemów sobie funkcjonować i szanować się jako filozofowie uprawiający różne nurty filozofii, dążący do jednego celu, do zrozumienia istoty rzeczywistości. A zatem w tym wątku, do czego przydają nam się filozofowie, na pewno będziemy pytać dlaczego. Na pewno będziemy uprawiać. Na pewno będziemy starali się rozumieć. Na pewno będziemy starali się zamknąć do jakiejś całości rozumienia. I z pewnością będziemy starali się pokazać, że ludzie, którzy 2,5 tysiące lat temu posługiwali się swoim umysłem, nie są dzisiaj
omszałymi zabytkami, które nie przydają nam się do niczego poza ilustracją w książce lub figurką. Są to osoby, które zadawały niezwykle aktualne, zadawały pytania na niezwykle, jakby te ich pytania są niezwykle aktualne i ważkie dziś jeszcze. Bo filozofii nie da się nauczyć. Nie nauczymy was filozofii, ale nauczymy was filozofować. Mam nadzieję, że się to nam uda. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.